dzisiejszym odcinku pokażemy Wam trendy w zdobieniach Graffiti Nails. Przedstawimy, jak blendować ze sobą kolory i tworzyć efekt 3D na paznokciach. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Natalka Trefon. Witam. Nasza gwiazda. Nailartowa, techniczna, z Tarnowskich Gór. Przyjechała po to, żeby pokazać co nieco zdobienia. Tak, będzie to graffiti z użyciem kolekcji Soft Neon. Zaczynamy! Zdobienia wykonamy przy użyciu kolekcji Soft Neon. Do napisu użyjemy kolorów Scooby-Dooby Blue, Papa Smurf, My My, Lavender. Do stworzenia chmurek za napisem użyjemy koloru Sensacja, Hakuna Banana, What's Up. Kontury napisu wykonamy żelem do zdobień Arte Brillante Black Poison, a białe elementy wykonamy za pomocą żelu X-White. Wszystkie paznokcie wykończymy topem Super Matte. Do szkicu zdobienia potrzebujemy ołówka z gumką. Do wypełnienia literek graffiti posłuży nam pędzelek Aquarel Sting. Cienkie linie i kontury wykonamy za pomocą pędzelka Master Nail Art 007. Skórki odsuniemy kopytkiem. Paznokcie mamy już zbudowane. Jest to migdał gotycki. Też wykonywała go Natalia Trefon. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonać taki kształt, tutaj jest odcinek, koniecznie zajrzyjcie. Fajna sprawa, nie jest to najłatwiejszy kształt na świecie, ale na pewno robi wrażenie. I to nie tylko na klientkach, ale również na koleżankach z branży. Następnie całą powierzchnię zmatowiliśmy po to, żeby móc sobie narysować szkic. Uwaga! Zawsze rysujemy szkic, jeżeli robimy coś trudnego albo jeżeli wykonujemy coś po raz pierwszy i na niezmatowionej powierzchni byłoby bardzo ciężko albo wręcz by się nie dało narysować szkicą, a kiedy zmatowimy powierzchnię, obojętne czy buferem, czy topem matowym, piękna sprawa, rysujemy tak, jakby to była kartka papieru. Jeśli chcemy zrobić cienki szkic zdobienia na paznokciu, możemy delikatnie zaostrzyć końcówkę ołówka o pilnik. Wtedy zrobi nam się taka igiełka. Zaczynamy od naszkicowania konturów napisu. Możemy być spokojni, ołówka nie będzie widać po skończeniu naszego zdobienia. Gdy już szkic mamy wykonany, możemy przystąpić do wypełniania kolorami. Wypełniać będziemy od środka czterema hybrydami: Lavender, My My, Papa Smurf oraz Scooby-Dooby Blue. Nakładamy dość sporą kroplę każdego z kolorów na paletkę Nail Art. Każdą z literek stopniowo będziemy cieniować, zaczynając od góry malujemy kolorem Scooby-Dooby Blue, Papa Smurf, My My oraz na końcu Lavender. Przy użyciu pędzelka Aquarel Sting zaczynamy delikatnie rozkładać pierwszy kolor mniej więcej na 1/4 długości całej litery. Pędzelek trzymamy na płasko, pracujemy z samą końcówką, cały czas ściągając kolor ku dołowi zdobienia. Pamiętajmy, żeby koloru na pędzelek nie nabierać zbyt mało, ponieważ wtedy zdobienie będzie zbyt transparentne i żeby uzyskać fajny efekt, będziemy dokładać kolejne warstwy, utwardzać, dokładać, a to wydłuży cały proces. Sięgamy po hybrydę Papa Smurf. Delikatnie zahaczając o poprzedni kolor, tak jakbyśmy chciały dotykać w powietrzu, zaczynamy blendować oba kolory ze sobą. Następnie sięgamy po hybrydę My My i dokładnie tak samo jak z poprzednim kolorem blendujemy, cały czas poruszając się w dół naszej litery. Nakładamy hybrydę Lavender i powtarzamy dokładnie te same ruchy co poprzednio. Blendujemy kolory, aż uzyskamy satysfakcjonujący efekt i utwardzamy w lampie Multi-LED przez 30 sekund. To samo ombre powielamy na każdej literce naszego szkicu i gdy już wypełnimy ostatnie dwie literki, utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Jeżeli czujemy się pewnie w blendowaniu, to jedziemy z tym tematem. Blendujemy sobie kilka literek naraz na różnych paznokciach, oczywiście pamiętając o tym, że jeżeli mamy dwie literki, które do siebie przylegają, to robimy je osobno, w różnych kolorach, po to, żeby się pięknie od siebie odróżniały. Każdy z kolorów, które mamy na paletce, będziemy łączyć z tip-topem, aby powstał półtransparentny odcień. W tym celu nakładamy cztery krople tip-topa pod każdą kropelką koloru. Pędzelkiem Aquarel Sting nabieramy odrobinę każdego z kolorów i mieszamy z topem. Tak powstałymi mieszankami będziemy tworzyć jeszcze jedną warstwę ombre na naszych napisach, aby przejście było płynniejsze. Powtarzamy ombre naszymi mieszankami na każdej literce. Możemy pracować jednocześnie, nie utwardzając każdego palca z osobna. Jeśli pokryjemy już wszystkie paznokcie kolorowymi mieszankami, utwardzamy w lampie Multi-LED przez 30 sekund. Przyszedł czas na zabezpieczenie zdobienia. Zazwyczaj robimy to tip-topem, naszym niezbędnikiem do pracy, ale załóżmy taki negatywny scenariusz, że nie ma tip-topa.
skończył się. I co teraz? Musimy sobie jakoś poradzić. Troszkę naokoło, ale damy radę. Łapiemy za aquażel, którym wcześniej robiliśmy zdobienie, nakładamy, utwardzamy i zdobienie mamy zabezpieczone, ale mamy również lepką warstwę, która nam pozostała po polimeryzacji. Nie chcemy robić konturu na lepkiej warstwie, ponieważ będzie nam się trochę rozmazywał, rozjeżdżał, nie będzie ostry. Musimy się tej lepkiej warstwy pozbyć. I teraz, na przykład, jeżeli jesteśmy początkującymi stylistami i wpadamy na taki pomysł, że skoro do zmatowienia paznokci tenże preparat jest tak świetny, bo matowi je bezbłędnie i ta stylizacja potem się super trzyma, to może to jest dobry moment, żeby go użyć po raz kolejny. Nie. Absolutnie nie. Kochani, nie bez powodu do usuwania lepkiej warstwy polecamy tenże produkt, ponieważ fioletowy cleaner jest po prostu zbyt hardkorowy, że tak powiem, kolokwialnie, aby usuwać lepką warstwę na już wykonanej stylizacji. Dlaczego? Chodzi o to, że posiada octan etylu. To jest ten sam składnik, który możemy znaleźć na przykład w zmywaczu do paznokci, którego zadaniem jest właśnie rozpuszczać pigment. Dlatego, jeżeli przemylibyśmy tą lepką warstwę, pod którą mamy zrobione nasze piękne graffiti, fioletowym cleanerem, ryzykujemy, że albo gdzieś się punktowo pojawią plamki, no a przecież nie po to robiliśmy to zdobienie tak pieczołowicie, żeby teraz gdzieś ono nam miało wyblaknąć, albo jeżeli przykładowo byłyby to zwykłe paznokcie jednokolorowe, to tracimy to piękne nasycenie. Tego też nie chcemy, przecież paznokcie nie po to mają piękne kolory, żeby w trakcie stylizacji je wybleknąć, jeżeli dobrze użyłam tego słowa. Taka nam wyszła trochę lekcja chemii, ale to dobrze, bo warto mówić o tych wszystkich produktach. Macie wiedzieć, do czego służą i jak je najlepiej wykorzystać, żeby przyspieszały Waszą pracę. Teraz na paletkę nakładamy kroplę kolorów. Sensacja, What's Up, Hakuna Banana. Od razu obok nakładamy kroplę Tip Topa i robimy półprzeźroczyste mieszanki. Nabieramy kropelkę każdego z kolorów i dodajemy do kropelki z tip-topem. Proporcje mniej więcej jedna porcja koloru do czterech porcji topu. Za napisem jako tło pod nasze graffiti zrobimy kolorowe dymki. W tym celu wykonujemy nieregularne kształty za literkami imitujące eksplozję kolorów, dokładnie jak na festiwalu kolorów. Możemy wyrazić tutaj swoją duszę artysty i pobawić się tymi trzema kolorami. Wykonujemy naprzemiennie naszymi mieszankami różne kształty dymków, starając się nie robić ich tak samo jak na innych paznokciach. Na kciuku, na którym nie ma literek, też zrobimy kolorowe dymki, aby zachować kontynuację naszego zdobienia. Pamiętajcie, że im grubiej nałożymy warstwę naszej mieszanki, tym lepszą uzyskamy pigmentację. Całość utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Podczas zdobień możemy odpalić w sobie duszę freestyle'owca i mieszać różne produkty w zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Przykładowo, czasami nie chcemy mieć zbyt napigmentowanych kolorów, ponieważ zależy nam na tym, żeby je nieco uspokoić. I wtedy mieszamy je albo z tip-topem, albo z akwarelem. Kiedy z tip-topem? Wtedy, kiedy na przykład chcemy się delikatnie pozbyć lepkiej warstwy. Wiadomo, że tip-top jej nie ma, hybrydy mają, więc jak pomieszamy, to finalnie będzie tej lepkiej warstwy mniej, co się może przydać w kolejnym etapie zdobienia. Z drugiej strony, jeżeli chcielibyśmy utrzymać lepką warstwę, to pomieszajmy sobie nasze lakiery hybrydowe z akwarelem. Szczególnie jeżeli będziemy za chwilę robić paznokcie w stylu Princess Nails, gdzie będziemy używać dużych ozdób. Nie chcemy, żeby nam się odbarwiły, żeby w jakikolwiek sposób się rozpuściły. Aquażel jest do tego super, nawet do czarnego, grubego brokatu. Więc jeżeli lubicie paznokcie w stylu Princess Nails, aquażel się Wam przyda. I jeżeli lubicie też paznokcie w stylu Princess Nails, to koniecznie zapraszam do odcinka, gdzie pokazujemy, jak takie paznokcie wykonać. Autorką również jest Natalia Trefon. Na czystą paletkę Nail Art nakładamy kroplę Arte Brillante Black Poison oraz X-White. Przy pomocy masterka Nail Art 007 malujemy na graffiti mocniejszy kontur oraz obrys naszych literek. Aby zdobienie było ciekawsze, niektóre linie zrobimy grubsze, inne cieńsze, mniej widoczne. Aby namalować ultracienką linię, pędzelek delikatnie zamaczamy w produkcie. Następnie obok wykonujemy kilka ruchów na paletce, aby na pędzelku znajdowała się minimalna ilość produktu. Gdy na pędzelek nabierzemy zbyt dużą ilość produktu, kropelka zacznie nam uciekać ku nasadzie do góry pędzla, czyli do tej metalowej części. Wtedy na pewno nie pozostawimy cienkiej linii. Każdy pędzelek, którym pracujemy, pod wpływem naszego ruchu nadgarstka wypracowuje sobie taki swój indywidualny kształt i na przykład na końcu włosia możecie zobaczyć taki mini haczyk. Żeby dobrze pracować takim pędzelkiem, należy zawsze tym haczykiem ciągnąć w dół i wtedy jest wszystko w jak najlepszym porządku.
To jest trochę tak jak z piórem wiecznym. Dopasowuje się bardzo do swojego właściciela. I teraz jeżeli pożyczymy nasz pędzelek koleżance, a ona ma, wiadomo, zupełnie inne ruchy nadgarstka, co wynika z anatomii, to niestety, ale ten nasz indywidualny sznyt i to, w jaki sposób do tej pory pracowaliśmy, trochę zostanie wykrzywione. Dlatego niestety mamy dużo koleżanek w branży i życzymy im jak najlepiej, ale nie pożyczamy im naszych pędzelków, a jeżeli na mistrzostwach wydarzy się taka sytuacja, że twoja kumpela nie wzięła pędzla, to po prostu jej podaruj ten pędzel, tylko miej świadomość, że już kiedy wróci do ciebie, w ogóle nie ma sensu, żeby do ciebie wracał, niech po prostu zostanie u niej na zawsze, a ty sobie zorganizuj nowy pędzelek. Na pędzelku widać zagięcie oraz pracę naszej dłoni i tym właśnie zagięciem pracujemy w dół. Pracujemy całą końcówką pędzla i zaczynamy od najgrubszego fragmentu naszego konturu, który tworzy cień liter. Grubsze linie będą od spodu napisów, dzięki temu zdobienie będzie wyglądało na a la 3D. W tym celu nabieramy ciut więcej produktu na pędzel. Przymrażamy po parę sekund w lampie po każdej literce. Dzięki temu, że wymieszaliśmy kolor z tip-topem, który nie ma po utwardzeniu warstwy lepkiej, nasze kontury nie będą się rozpływać. Każdy paznokieć robimy tak samo, jeden po drugim, zaczynając od grubszych linii i kończąc na cienkich. Następnie sięgamy po X-White'a i malujemy białe akcenty do konturów, które rozświetlą zdobienie i dodadzą mu jeszcze większego efektu wypukłości. W niektórych miejscach robimy przerywaną linię. Jednocześnie na dymkach będziemy tworzyć gwiazdki. Po środku miejsca, w którym chcemy zrobić gwiazdkę, dajemy kropelkę X-White'a, wycieramy pędzelek i rozciągamy linię, tworząc ramiona gwiazdy. Dokładnie tak samo wykonujemy na każdym paznokciu, jeden po drugim. Jeśli mamy wprawę w zdobieniach, nie musimy przymrażać każdego palca z osobna. W przeciwnym wypadku lepiej włożyć dłoń na kilka sekund do lampy. Na kciuku malujemy same gwiazdki i tak samo jak poprzednio nakładamy kropelkę lakieru w miejsce, gdzie ma być gwiazdka, czyścimy pędzelek i rozciągamy linię od środka. Utwardzamy wszystko przez 30 sekund w lampie multi-LED. Nasze zdobienie jest gotowe. Możemy je zabezpieczyć topem. W tym celu użyjemy topu matowego Super Matte. Jeżeli pracujemy bardziej gęstym topem, to możemy go sobie nałożyć na kilka paznokci naraz i utwardzić całą rękę w lampie. Natomiast jeżeli preferujemy bardziej płynne topy, to nie kombinujmy. Lepiej jest nałożyć na paznokieć, przymrozić, nałożyć, przymrozić. Wtedy mamy pewność, że nie zalejemy skórek. Szczególnie jeśli nadchodzi lato, ponieważ im większa, wyższa temperatura, tym bardziej nasze żele stają się płynne. Jeśli nie nakładamy koloru podkładowego pod zdobienie, musimy odepchnąć skórki przed nałożeniem topu. Pomimo, że pracujemy topem matowym, tutaj również musimy pilnować linii światła. Nakładamy kroplę Super Matte na środek paznokcia i rozciągamy w górę do skórek, a potem w dół, aż do wolnego brzegu paznokcia. Tak prezentuje się zdobienie graffiti w całej okazałości. Dajcie znać, czy podejmiecie się wykonania takiego zdobienia. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat graffiti nails i czy będziecie je odtwarzać. A jakie jeszcze zdobienie panie życzyłyby zobaczyć na tym kanale? Z przyjemnością posłuchamy i pewnie większość z tych propozycji wykonamy. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Dzięki za uwagę. Cześć!